Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Po przeanalizowaniu treści zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego zawartych w drukach 1419 i 1429, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej akceptuje poprawkę numer 2 odnoszącą się do rozszerzenia możliwości przesłuchiwania świadków i pokrzywdzonych w bardziej komfortowych dla nich warunkach, a więc poza siedzibą sądu. Natomiast poprawka numer 1 nie może być przez nas przyjęta i będziemy głosować za jej odrzuceniem, ponieważ zgadzamy się ze stanowiskiem, że pojęcia niebezpieczeństwo i uzasadniona obawa w przypadku tych przepisów nie są tożsame, a zatem nie powinny być traktowane jako wzajemnie zastępowalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.